Zobaczcie, z jakim sprzętem podjechał Artur, ale powiem wam, że podoba mi się ten baner, jest on przynajmniej bardzo czytelny. Cześć Artur. Cześć. Pozwolisz, że będziesz nagrywany? No mogę. To co, zasuwamy? No, zapisz. Tu jesteśmy. To znaczy ja o akcji się dowiedziałam wcześniej. Aha. Ale po filmiku zobaczyłam, że znajomi są tutaj i dlatego tutaj jestem. No przyjechałam, właśnie. Bo znajomi, bo ludzie, którzy mówią. Idziemy do Sławusia, tak? Tak, idziemy do Sławusia. Powiedz, co to za akcja z tą? Co to za akcja? Słuchaj, Sławek wrócił z jakiejś wyprawy. Akurat u mnie nocował wtedy. No i zobaczył tą przyczepę, że sobie tak ładnie stoi i mówi, że trzeba by ją wykorzystać. Ja mówię, na pewno... A to wtedy mówił czy teraz? Wtedy już, tak, że to było z miesiąc temu. On mówi, że ma poważne zamieniary, to poważna sprawa. No widać teraz, że poważne. No tak, więc ja mówię, słuchaj, nie ma sprawy, przyczepa jest neosowa. Co prawda ja się nią opiekuję, no ale, ale jak jest potrzeba, no to dla dobrych ludzi trzeba zrobić użytek. No ale mówię, wiesz, no ale... Ale słuchaj, to w ogóle super, że zasuwasz tą przyczepą, bo tak to ludzie przecież nie wiedzą, że jest taki protest, znaczy, bo skąd się mają dowiedzieć? No to ja już dzisiaj jadę, czwarty dzień jeżdżę. Mhm. Czwarty? Czwarty, tak. Bo wcześniej dwa dni jeździłem i teraz na dwa dni uzbierali troszkę kaski. Mhm. No ja powiedziałem, że... Odpłatnie muszę, bo bezpłatnie nie dam rady. No tak, bo ty płacisz codziennie ja za samochód. Jestem, tak, ja już jestem wychychłany przez te wszystkie lata, więc nie ma o czym gadać. No i on nie ma sprawy. Byśmy nie przywalili komuś tą przemówą, ktoś został antysystemową przyczepą. No wygląda, więc tak? Dałem mu wymiary, zrobili własnym sumptem tą reklamę. Nawet ładnie dopasowano. Jaki jest koszt dzienny, jakby obwózki? Znaczy ja mu tak skromnie policzyłem 30 zł za godzinę. Okay. Żeby... I co, ludzie wsiadają do samochodu? Nie, nie, nie. Wiesz nas? Koguta muszę zdjąć. Nie jedziesz jak tak sobie. To tak nie, nie. Tak ja cię wiem, ale czy ludzie chcą mówić, panie, nie. Jedziemy pod tą ambasadę, to jest tak pilna sprawa, że wsiadamy z panem, proszę wieź nas. Właśnie jest problem. Wydaje mi się, że ludzie słabo reagują na tą reklamę. Większość ludzi ma mordy w telefonach, wiesz. Ja obserwuję, nie, co się dzieje. Masz jakiś głośniczek jeszcze? Tak, trzeba by mieć jakiś pikas. Ja tak chciałem pokazać na przystanku, jak siedzi, ale no sami wiecie, jak to wygląda, nie, na ulicach. Część ludzi, patrz, najlepiej wiesz, kiedy jest, jak samochód stoi. Na przykład gdzieś jest przystanek tramwajowy, autobusowy, stajesz na światłach i wtedy z jednej i z drugiej strony ludziska się gapią. Bo jak jedziesz, ja nawet wolno jadę 25-30 na godzinę, tam gdzie mogę, nie? Żeby mnie nie obtrąbili. No to najlepszy efekt jest tam, gdzie jest kupę ludzi na przystankach. No taka Marszałkowska, Jerozolimskie. Marszałkowska, tak? Jerozolimskie, nie bardzo. Nie? Ale na przykład Nowym Światem jechałem, bardzo fajnie było. A przejechałem koło ambasady żydowskiej. To tam byśmy nie mogłem się powstrzymać. Ale tylko policjant się tak spojrzał. No to jest wszystko legalne, jak gdyby, nie? No tak, no tak, zgłoszony protest, wszystko legalnie, koszernie. Tu nic nie ma złego, jest czysta prawda. Czysta prawda. Co oni nam serwują? Czysta, brudna prawda. Brudna, tak. Brudna prawda. No serwują nam propozycję, no, wziąć udział w wojnie, no. To za problem, wiesz, tam bić Putina. Tak jest. Wdeptać w ziemię, nie? Panie. Tak. Już jedziemy. Co prawda, wiesz, nie są w stanie jednej rakiety ani drona zestrzelić, jak wlatuje kilkaset kilometrów czy kilkadziesiąt do Polski, ale spokojnie. No. Bo rząd nie zginie. Rząd nie zginie. Rząd nie. Rząd się wyżywi. Rząd ma bilety. Ma te, jak to się nazywa, te takie ucieczkowe. Plecaki. Plecaki ucieczkowe, tak. Także tam wszystko działa perfekcyjnie. Wszystko działa perfekcyjnie. O, zobaczcie, idą ludziska tutaj na przejściu. Ale chyba pod tym kątem nie będą widzieć. Tutaj no może chłopaki coś jakby spojrzą. Ludzie też chyba szybko ludzie widzą, jak jest jakaś kamera, wiesz? Albo
to jest tak, jak się na kogoś patrzy, nie? I że ktoś szybciej się odwróci. Wydaje mi się, że kamera ma trochę taki podobny tak, wpływ, albo mi się wydaje. Może tak być, że widzą i się udają, że nie widzą. Znaczy widzą kamerę i udają, że gdzie indziej patrzą. No tak. W każdym razie, może jakiś głośniczek by się jeszcze w takim razie przydał? Taki patrzcie, jakiś... My tu mamy dosłownie eksponaty muzealne, artefakty jeszcze z czasów. Tak. No, już tam chyba nawet strona nie działa, ale powiem ci, że... Właśnie Patryk będzie reaktywował stronę. No tak, ale wiesz, to jakby czasy się zmieniają, trzeba dużo rzeczy zredefiniować. I no tak. Ja też, wiesz, śledzę, no... Tam no tam, to... tam się, wiesz, nie ma co śpieszyć. Myślę, że jak stronka będzie, to połączymy tam kilka grup różnych. To, co kiedyś robiło Neos, może będzie, może pod patronatem jakby strony. Bo Neos to już może być tylko idea, nie? Dokładnie. Więc myślę, że to może wypalić w którymś momencie. I ten napis, kiedyś zrozumiesz, dlaczego noszę symbol Neosu, może mieć duże znaczenie. No. Wczoraj ludzie mnie skrytykowali mocno, że na tym wiecu proukraińskim, to święto rzekomo niepodległości, że ja byłem w niebieskiej koszulce. No ale coś żółtego miałeś? Ni chuj ja. No to, opalony jestem, nie to jestem. To niech żółty. Się bujają, to niebieski piękny kolor. Sam niebieski. Niebiański. Niebiański. Jak niebiańska Jerozolima. Ale bez żółtego. Bez żółtego. Żółtego no nie ma. A to była ta legitna, archiwalna moja koszulka. Jedna, widzicie, z dobra, jedziemy, co? Zasuwamy do Sławka. Najbardziej właśnie zaskoczyło, z Sławkiem rozmawiałem, mówi, kurde, ty Artur jeździ sam przyczepem, wie co? No gruba akcja, muszę się z tą spotkać i to sfilmować, a właśnie kręciłem troszkę inny materiał, bo trwa taka dyskusja teraz w sieci właśnie na temat przyszłości, jak się dalej organizować, co robić i kręciłem do tego materiał. A co w ogóle u Ciebie słychać? Bo dawno Cię nie było no co, na moich social mediach. Ze zdrowiem troszkę szwankuję na razie. Płuca mi siadły. Już wtedy siadały, nie? No i mam teraz wizytę u lekarza 2 września. No słabo, słabo jest ze zdrowiem. Nie tak planowałem emeryturkę moją. No ale co poradzisz? Łażę, zacząłem łazić. Robię po 5000 kroków sobie w tej chwili. Jak to zdrowie to jest, nie? Jakby pytanie, czy to bardziej psychika, czy fizyczne aspekty, nie? Wszystko naraz, wiesz. Pamiętasz, w jakim ja byłem w stresie kiedyś, nie? No tak. Jak żeśmy się poznali, to no to sam góra problemów, tylko problemy były. Ja i tak się cieszę, że to jakoś się już nie wtedy skończyło, bo... No. Jednak ten aspekt taki psychiczny, że jest jakaś chęć działania, że coś można wnieść do sprawy, tak. Spotkać się z ludźmi, wspólnej gdzieś tam wiary, przekonania, to jest podstawa też chyba zdrowia, nie? Że tacy, jak jesteśmy podzieleni, to zdrowie można nawet szwankować, bo to od głowy idzie jeszcze na strach w domu, z tymi wszystkimi komunikatami. Tu, że wojna, tu, że COVID, tu, że emigranci, tu, że inflacja, tu, że energia w górę. No i jak tutaj, wiesz, człowiek ma być zdrowy, jak to wszystko słyszy? Cały czas stres. Cały czas stres. Tego w Chinach nie widziałem. Nie opowiadałem Ci chyba za bardzo tej wyprawy. No wiesz, no kiedyś się trzeba będzie spotkać, ale doświadczyłem tego, co to jest normalność, że ludzie mają... Nie ma takich spraw w ogóle, nie ma takich tematów. Temat jaki no, jest... No mają stabilne życie. Temat jaki jest, to jest jedzenie. Jedzenie. Co na obiad. Aha. I to jest maksimum problemu. Tak. Kurna niunia, no to tylko takie problemy mieli. Ludzie pracują, ciężko pracują, ale to jest dla nich wartość, tak? Bo to jest dla nich wartość. Nie narzekają, nie skarżą się, nie ma jebanej polityki i to się próbuje zrobić, to jest źle, że tam nie ma demokracji, kurna, wiesz, tego co u nas, syfu, Tuska, Kaczyńskiego, czy to co w Stanach jest zjebane. Ale ta demokracja nasza, to jest gówno nie demokracja, to jest rząd skurwysynów, to jest
To nie jest demokracja. No. I wiesz. Kurwy my... i złodzieje na rządzie. I my jesteśmy tacy z tego dumni, że my to eksportować chcemy do Syrii, do Iraku. Kto my niby? Rząd chyba. To oni są kurwa dumni z tego, że takimi skurwysynami są. Ja tam z nich wcale dumny nie jestem. Najchętniej bym ich na księżyc wyjebał. Właśnie jedziemy do siedziby tych owych, bo mówimy o politykach, ale tak naprawdę wiemy, że to jest ambasada amerykańska, izraelska, która tutaj nadzoruje. Okupacyjna. Tak. Okupacyjna władza. I to jest jakby serce, sedno, źródło problemów. Dlatego nie chodzimy na marsze KOD-u, nie chodzimy na marsze w obronie zabijania dzieci, nie chodzimy nawet na ten marsz niepodległości, który... No to też już fikcja. Fikcja totalna z flagami, śpiewanie piosenek patriotycznych, bez w ogóle żadnej świadomości tego, co jest źródłem problemów i jak jest sprawowana ukryta władza manipulacyjna nad Polakami. Zauważyłeś? Więc... Może nie, ale powiem ci. Jest na przykład dzień, kiedy na Stadionie Narodowym jest jakiś mecz albo jakaś impreza. Walą ci ludzie tysiącami, ale jak przychodzi walczyć o własne ja, o własne dobro, to ich kurwa nie ma. To jest typowy, wiesz, tu mi wisi na własny los, na własne życie. Nie zależy ludziom na sobie, tylko wolą się pobawić, napierdolić się raz w tygodniu i ciężko tyrać. Kiedyś to chyba tam robotnicy to wychodzili z zakładów, jeszcze tam górnicy coś próbowali protestować. No rolnicy, ale klasy robotniczej już nie ma. Jako ale taki. Teraz tego jakby nie ma, ludzie teraz się mają, nie znają. Mają teraz mają Facebooka. Zastępcy mają. Jak właśnie, co by nas mogło kurwa zjednoczyć, to ja... No jeszcze musimy w pizdę dostać. Ostro. Ostro w pizdę, także po prostu... Może jakby już nas bombardowały, wiesz, samoloty z logiem Izraela i Stanów, to by Polacy coś ten... Ale takie nie będą. A będą jakie? Banderowskie? Mogą być rosyjskie, za niepoznaki. Na niepoznaki. Tak, no żeby nas wkurwić, że nas ruskie atakują. A ruskie patrzą, jak się sami rozpierdalamy. Po co on ma tu? Kurwa, co za świry, nie? No. Patrzą. Przecież co, myślisz, że Putin to głupi jest? Że nie widzi, co tu się dzieje? On wystarczy, że nic się będzie robił. Wystarczy, dokładnie. Będzie się patrzył, będzie się śmiał. A powiem ci, że Rosjanie już są innym narodem niż kiedyś byli. Cały czas próbują nam mówić, że to Rosjanie nas stępili, a to się okaże, że to międzynarodówka komunistyczna nas jebała. No to właśnie o tym mówię. No to wiesz. Lenin kim był, kurwa? Kim był Lenin? No Stalin, kim był? Nawet miał Dżugaszwili na imię, czyli syn Żyda. Tak się nazywał Stalin Józef Dżugaszwili. Syn Żyda. To jak był synem Żyda, to znaczy, że był co? Ruskim był? No właśnie, więc jakby no, źródło sprawy, źródło problemów, wielu problemów może być to samo, to jest cały niesamowite. Czas to samo. To jest niesamowite właśnie, że ludzie myślą, że jest dużo różnych problemów, dużo różnych przyczyn, a przyczyna może być, jak wszystkie wiecie, palce jakby w jednej ręce komuś zależy, żeby po prostu było no kurwa źle, tak? To nie jest samoistny proces, kurde, ludzie jak zbierali jedzenie rękoma, pługiem po prostu z pola i jedli jakoś żyli. Setki lat później, ludzie mają technologię, roboty, sztuczną inteligencję, przemysł, maszyny i ludzie dalej tyrają, jeszcze gorzej tyrają. Więc tak. To jest po prostu nowa forma niewolnictwa, to w czym my wszyscy siedzimy. No, znaczy, i właściciele niewolników się nawet nie zmienili od tamtej pory. Ale oni tak powiedzieli, że Polacy, ja nie wiem jak inne narody, ale Polacy mają zapierdalać i mieć z tego niewiele. Nawet taką opinię słyszałem, że zarobki nie mogą dać ci zabezpieczenie na ponad miesiąc. Wow. Tak, tylko ty musisz zapierdalać miesiąc w miesiąc, bo jak sobie jesteś w stanie w miesiącu coś odłożyć, to znaczy, że jesteś już zagrożeniem dla systemu. Dokładnie, a oni wszystko wiedzą, bo mają wiedzą, wszystko na... Wiedzą, bo sami im to mówimy. Ale no tak, mówimy, kładąc pieniądze do tych ich tak naprawdę sztucznych instytucji, które już nie są od dawna bankami. Ludzie to banki, ile zarabia, to wiedzą, bo wszystkie firmy muszą się rozliczać elektronicznie. Mają najlepszy program śledzący Worda i to z przymusu.
no to już wiedzą, co, gdzie, ile kto zarabia. Potem mają ludzie karty płatnicze, wiedzą, gdzie kupują i co kupują. Czego nie kupują, też wiedzą. Także jesteśmy śledzeni na każdym kroku. Niedługo... A słyszałeś taki numer, że te tak zwane parkingi przy Biedronkach i innych większych takich sklepach, marketach, mają taką opcję, że jak nie zapłacisz, jak nie wykupisz biletu, no to ci tam przyjdzie mandat i ten mandat będziesz musiał zapłacić, bo to jest teren prywatny, więc jak ktoś tak jest taka nowość. Tak. Ja nie wiem, czy to nowość, czy to już długo nie trwa, ale o co chodzi? Jak przyjdzie do ciebie klient i powie, że panie, jesteś pan winien za brak biletu tyle i tyle, to możesz ten bilet jakby odzyskać albo nie płacić, jeśli napiszesz oświadczenie w Biedronce czy w tym innym sklepie, że tego i tego dnia o tej i o tej porze byłeś, ale podajesz tam NIP, PESEL i tak dalej. Mhm. Więc to jest wykupywanie wiesz, danych. To RODO i ta ochrona tych wszystkich danych personalnych, to nie jest dla nas, słuchajcie, to nie jest dla dobra ludzi, dla ich bezpieczeństwa. To jest po to, żebyśmy my się nie znali. Tak. Bo tu chodzi o to, że ty masz nie wiedzieć, ale oni wiedzą. A urzędnik, pamiętasz, jak były wybory i sobie Morawiecki z Kaczyńskim zażyczyli, że wszystkie miasta mają wysłać wszystkie dane wszystkich ludzi do jakiejś instytucji, którą oni sobie wymyślili, tam do poczty czy gdzieś do nich po prostu. Tak o po prostu. I gdzie jest ochrona prywatności i gdzie są te kary? Jak ty, nie wiem, gdzieś mail ci wycieknie, czy w jakiejś firmie, nie wiem, ktoś ukradnie dane, to kary finansowe gigantyczne. A te wybory kopertowe to przecież są fikcyjne, te komisje, które służą też tylko i wyłącznie do wyciągania kasy. Komisja Smoleńska, miliony, idą miliony, nic z tego absolutnie nie wynika. Komisja reprywatyzacyjna, troszkę tam pokazać, że się działa. Typowa, standardowa polityka, dowalić, ale nie tak skutecznie. Ktoś tam musi troszkę beknąć, jak w Norymberdze, ale tak naprawdę to są nasi, więc ich nie ruszamy. Układzik, generalicja, no tak, układ bezpiecznie sobie chyba do siedzi. Krągłego stołu, nie? My nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych i no. Jakoś to idzie. Działeczki się wszystko sprzedają, tak. Ustawy idą, wszystko się jeszcze wkurza, wiesz, że te mordy, co nas katują, mordują w białych rękawiczkach, dalej kurwa są na fali. To jest jakiś absurd. Absurd. Jest absurd, to są media kontrolowane przez tych samych onych. No. Gdzie mamy polskie jakiekolwiek medium? Powiedz. Służby nie ma żadnej polskiej. Nawet służby nie ma. Media, służby, tutaj obrotowe drzwi są co pewne. Mówisz, co tu mówić o mediach, jak służby są tylko, prawda, wiadomych. O, musimy na chwilę zrobić pauzę. Dobra, słuchajcie, zbliżamy się już do miejsca postoju namiotu. My się tylko na chwilę tam zatrzymamy. Artur musi jechać dalej. Już się sporo jest w robocie. Zdrowie takie sobie, więc no, musimy za niego no, sam musi o siebie zadbać, ale no, musimy tak. O nim pamiętać. To nasz człowiek jest. Na Rembertowie tam działa sobie. A zobaczymy, co u Sławka. Ponoć jakaś napaść była na namiot. Jakieś tam szkody były, tak? Gdzieś zgłaszaliście? Szkody? Nie mówił o szkodach. Powiedział tylko, że facet czekał, aż ich tylko dwóch zostanie, bo jak więcej ludzi było, to się tam nie wychylał. I potem jak zostało dwóch chłopaków, to tam zaczął rozrabiać. Młody, stary? Jakiś, mówisz, ciekły hazard. Coś tam, jakiś baner słyszałem, że im zerwał? Czy... Coś tam zerwał, tak. A że był pijany, mówisz, nawet jak byłby trzeźwy, to by to samo zrobił. Ale myślę, że Sławowi to tam lepiej. No właśnie, ja muszę Sławkowi kupić kamerę. Poprosił o to i myślę, że w ten sposób mogę też jakoś wesprzeć. Zresztą dostałem od jednego widza, no nie taką kwotę, żeby na kamerę starczyło taką monitoringową. Chociaż to nie jest drogie, to tam 200-300 zł można kupić chyba. Kamerkę? Taką kamerę, wiesz, do nas ludzi. Taką zabezpieczającą? Tak. No tak, to niedrogie jest. Tylko właśnie, bo chciałbym trafić, nie? Żeby to faktycznie się tam przydało, to trzeba przymocować, to musi być na baterię.
zaraz chyba też pojadę do jakiegoś marketu i po prostu mu to już kupię. Dobrze, że nic się jakby gorszego nie stało, bo to najważniejsze to jest, wiesz, żeby mu gdzieś tam go nie pobili czy coś, wściekli tam. No kogo to najbardziej wkurza to stoisko, no to powiedzmy no, sobie sami. No wkurza tych, co na tym najwięcej zarabiają. Ja się dziwię, że ludzie z tych wszystkich partii okrągłostołowych nie przyszli protestować pod tym namiotem, że on tu stoi. Tak. Dobra, bo to jest ich przecież ulubiona ambasada. O, jesteśmy przy stoisku. Ja tutaj sobie tylko wysiądę. Może skręć jeszcze pod Sejmem, tak, nas tak. Przejdziemy? Pod Sejmem to bym wolał, nie? Ale tutaj. Dzięki, tu Artur. Ja tutaj zrobię szybki jakiś tutaj wywiad z panami, co nowego. Dobra. No i pozdrów, też to zachęcam. Pozdrów swoich słuchaczy. To sam pozdrów. Pozdrawiam ja. Oglądam, śledzę w tym dobrym znaczeniu. Także wszystkim ahoj. Dziękujemy też ci, no, Artur. Myślę, trzymaj. Że też widzowie mogą ci napisać, jak mają jakiś kontakt. Dobra. Za dobrą tu robotę. Trzymaj. Dla sprawy cały czas Artur robi. Powiedz Sławkowi, że ja jadę. Dobra. Także... Jeszcze raz tylko wam pokażę, jak to wygląda. Wow. No jest to monumentalne, że tak powiem. I jestem za tym, żeby jeszcze tutaj dołożyć jakiś głośniczek, żeby to jeszcze dodatkowym zmysłem oprócz wzroku przykuwało uwagę. No i dalej już, jak ktoś będzie chciał, to może przyjść. Jak widzimy, tu jest ta nieszczęsna piramida wpływów, hierarchii nieoficjalnej. Bardzo mocny, symboliczny przekaz. Tutaj ze zniewolonej, bombardowanej Syrii. Nie chcemy stać się Syrią, a niestety jest taka opcja. O, tu widzę, że jedna z grafik, która była w świecie wolności, się pojawiła. Super. Czyli ten namiot żyje, w sensie jest multimedialny. Zmienia się tutaj przekaz, fajnie. To też pamiętam. Co teraz nam wylosują? Taką grypę. Wstańcie, wystarczać broń. Dzień dobry. Cześć. Hej. Co się jeszcze zmieniło? Tu już chyba bez zmian. Tutaj coś chyba... Chyba... Na tym, że tu jestem. Chcesz pani? Świadectwo tego, że tu jestem. No właśnie, bo mało kto jest odważny, żeby tutaj przyjść. Ja jestem bardzo odważna i przyjechałam tutaj, żeby... pokłonić się Markowi, Sławkowi i wszystkim ludziom, którzy tutaj byli. Jestem, zgadzam się z każdą literą tu napisaną. Ja też. Z każdą literą tu napisaną. Będę przez 3 dni przychodzić, powstrzymywać. A jak się pani nazywa i skąd pani przyjechała? Ja się nazywam Eugenia Macys, jestem z Chejnówki, z Puszczy Super. Białowieskiej. No to dziękujemy za takie świadectwo. Proszę i bardzo. Oby takich będę właśnie pań było. Przez 3 dni, bo przyjechałam specjalnie po to do Warszawy. O, dziękuję. Żeby się pokłonić wszystkim tym ludziom. I jeszcze chciałam powiedzieć, że spotkałam wspaniałego księdza właśnie tutaj. I od lat pierwszy raz odmówiłam z uczuciem różaniec. Prawdziwy ksiądz, tak? Różaniec. Jakby tacy księża byli wszyscy, to nie wiem, może bym była katoliczką, nie wiem, o, nawet gdyby, demotką. Gdyby duchowieństwo nas wspierało, bylibyśmy w innym miejscu na pewno. Na pewno. I moralnie, i duchowo, i politycznie. Także tyle chciałem. Dziękuję bardzo. Polska, a widzicie, jaka super pani, pozdrawiam. Polska w krwi naszej i ziemi naszej. Amelia Irena Hans-Lówka. Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów. Antypolonizm. Musimy pamiętać, że w Polsce niestety antypolonizm jest nagradzany, finansowany ze środków publicznych. Przed chwileczką, Marek Budarczyk, przed chwileczką byłem też koleżanką w ambasadzie amerykańskiej. O. Chciałem protest złożyć, który napisałem. Ci go przekazuję, możesz do opublikuj. Ja go dzisiaj opublikuję na Facebooku. Tam jest sporo tematów poruszonych, które dotyczą bezpośrednio Polski, naszego bezpieczeństwa. Okazało się, że od osób prywatnych straży powiedział, że nie wolno, nie przyjął. Także, nie ma jakiegoś takiego biura podawczego, jakiejś skrzynki? Nie. Wszystko pozamykane, wszystko, no nie wiem, są u przyjaciół, a uzbrojeni, zapakowani.
zamknięci przed nami, no przed przyjaciółmi, no mnie to dziwi. A jakie postulaty tutaj? No bardzo dużo, jest tu sporo, tu... Osiem stron widzę. Sześć stron. Koledzy przeczytali, nie chcę, żeby się ktokolwiek narażał, jest to moje pismo, moje obserwacje, moje przemyślenia, moja wiedza, którą z życia, z telewizji dużo, z polskiej telewizji uzyskałem, o informacji z dyskusji na różnych forach, na Facebooku i tak dalej. No i uważałem, że przy okazji takiego miasteczka antywojennego, bo ta wojna rzeczywiście nam wisi za pasem i to za chwileczkę nasze władze wyszlą młodych ludzi, żeby byli mięsem armatni w interesie USA, Żydów i banderowców, to o czym napisałem. Dlatego chciałem to, żeby... To jeśli pan mi to udostępni, ja to też załączę do filmiku. To jest dla ciebie. To jest dla mnie, ale też bym prosił w formie elektronicznej. Dobra. W formie to mi podasz albo maila. Dobra. Maila na Facebooku podam. Jesteśmy kolegami, razem byliśmy w Bieszczadach, w Biłgogradzie. Tak, ale nie rozmawialiśmy tam, ale byliśmy. Rozmawialiśmy. No pewnie, to musiałeś być pijany chyba. Nie mów publicznie. Nie, żartuję. Dużo się działo, dużo było emocji, dlatego też ja też mogę się okazać, że parę osób nie zapamiętałem. Ale nagrania już są, widziałem na wbrew cenzurze, że tam już podsumowanie poszło. No, także bardzo dobrze, że takie są Ja też powiem ci, że ja mam ciągle swój list do Putina, który dotarł do niego. Z tego nie, co ja wiem. Do Putina nie pisałem. Ale ja mam swój. On tam ma 3000 podpisów i tam mnóstwo komentarzy jakby uzupełniających ten list i chciałem też go do ambasady rosyjskiej złożyć, ale jeszcze takich odważnych, którzy by ze mną tam poszli, nie znalazłem. No, powiem ci, że napisać to sam się obawiam, bo nie żyjemy w państwie wolnym, no nie, zdecydowanie nie. Słowa. Tu nawet koledzy, jak to przeczytali, to już boją się takiego, jak określiłem, chytre Żydki. To chodzi o tych, którzy chcieli od Polski wyłupić i udało im się wyłupić kamienice, które są własnością Polaków. Powyrzucali ludzi. Z tego powodu wielu Polaków straciło zdrowie, część życie, jak pani Brzozowska chyba przy tych... Tak, tak, nie Brzozowska, ale wiem, o którą podobnie chodzi. Tak, tak. No, za nazwiska mogę się pomylić. Tak samo tu w piśmie jest ten. No jak nazwałem, że chytre Żydki chcieli zarobić na Polaczkach, czyli na nas, bo to jest. To mówię o tych konkretnych ludziach, tych Żydkach cwanych, którzy nie mają żadnych skrupułów, liczy się kasa, nie? No i tu... A są nawet, inni? Nawet wewnątrz w swoim gronie nie zgadzamy się, dlatego nie chciałem, żeby się nikt nie podpisywał. Idzie zjawisko jakieś, więc ja to muszę jakby sfilmować, niczym taki Dalai Lama, czy Świadek Jehowy taki, ale to jest pikieta 23. Bronimy Radia Maria. Szkoda, że Radio Maria nas nie broniło w momencie, kiedy PiS promowali i pandemię, no ale... Ale jestem razem z tym panem, który byłem w tym miasteczku, mimo że jestem ateistą. Razem byliśmy, bo tu chodzi o wyższe sprawy, wartości, jak patriotyzm, bezpieczeństwo Polski i Polaków w takich sytuacjach z radykałami, fanatykami religijnymi się jednoczę po to, żeby nie dopuścić do tego, żeby Polacy poszli swoją wojnę, bo zostaniemy tylko zmasakrowani. Amerykanie będą dyspozycję wydawać, broń dosyłać, tak jak to zawsze robili i tak w tej sytuacji będą. A my będziemy następnymi. Ale uważam, że warto jednak temu klerowi i mediom przypominać, no, że jednak branie udziału w takich rzeczach... Oni są pod innym wpływem i oni dobro Polski raczej jak mają to na językach i nakazania. No właśnie, dziewczyna. Ale religię zostawiam tutaj, bo to wtedy by się nie dało tutaj... No ja widzę, że w tym twoim liście już nawet pierwsze zdanie prawdopodobnie, gdybym ja je przeczytał, to by trafiło w jakieś filtry na YouTubie, więc na razie załączę tylko i zapoznam się na spokojne. Widzę, że też jest takie trochę publicystyczne, więc fajnie, to będzie można sobie też poczytać. Wyrażam zgodę na to, żebyś to opublikował. Do domu pojadę, to do pana ambasadora Marka Brzezińskiego, imiennika wyślę. Na pewno mu to nie będzie się podobało. Kogo na mnie naśle, jakie zrobi represje. No po prostu
jeśli żyjemy w wolnym państwie, ja na końcu zapraszam. Jeśli się mylę albo ktoś ma argumenty, to zapraszam do dyskusji na Facebooku. Możemy zaprosić. To jest taki takiej obywatelskiej, ludzkiej odwagi i takiego. No, nie troski. To jest po prostu odpowiedzialność, tak? Jaką masz, jako osoba, która chce być wolna. Tak, nie na front nie wezmę. Nawet gdyby mnie chcieli, to powiem mi nie i mówię dzisiaj nie. Siłą mnie nie weźmiecie, najwyżej wsadzicie mnie do więzienia. Na wojnę, na Ukrainę przeciwko Rosji w życiu nie pójdę. Wcześniej też bym nie poszedł. Chodzi o was, młodych ludzi. Wy macie tu budować Polskę, płodzić dzieci, żebyśmy jako naród nie zginęli. A to w tej chwili idzie ku unicestwieniu. Po 89 roku jest depopulacja Polski, to jest w kierunku zniszczenia Polski. Ja tam napisałem, kogo to podejrzewam i kto to robi. Za długa dyskusja. Jak będą chcieli dyskutować, będę dyskutował. Tak, jak nie będą chcieli do sądu, to dzisiaj cię zapraszam do już sądu. Na sprawę. A tutaj, wiesz, jest jeszcze głośnik. Nie wiem, czy on ma baterię teraz, żeby chodzić. Ale no, gdyby tutaj puszczać z tego głośnika, no to będą musieli nie słuchać. Za bardzo nie, nie może. Nie może jednak? Żeby nie zakłócać. Żeby go tu nie znaleźli powodu do zwinięcia całego Majdanu. Bo był jakiś teraz zarzut, znaczy, tak? Ktoś złożył? Chyba podpisywał jakieś tam zobowiązania, tak? Aha. Jak organizował to. No tak, ja to tak myślę. Dlatego, że bo ja już mówiłam, żeby przez megafon ja mogę się odczytać, ale... Albo z tej naszej przyczepy mobilnej. Albo. Bo na to też potrzebne chyba. Ale wodę. Czasami, wiesz, jak ja słyszałem na przykład jakiś tam cyrk był w Warszawie, to no jeździli i dudnili o tym, że jest. A w ogóle dzięki, bo na podstawie twojego filmiku ja tu przyjechałam. Słyszałam, że coś takiego jest, ale nie wiedziałam, tak, że to akurat Sławek. A na filmiku twoim zobaczyłam, że to Sławek i nabrałam odwagi, bo się znamy z innych akcji. I dlatego tutaj jest. No właśnie, ktoś zna kogoś, ktoś zobaczy, że ktoś już przyszedł, to znaczy, i to może uruchomić lawinę. Na Facebooku napisałam w komentarzu, że będę tutaj we wtorek, ale jakoś nikt nie dołączył. Mam znajomych, którzy mają takie poglądy dużo, wielu, wielu. Ale to jeszcze tutaj dzisiaj mówię, że jeszcze będę jutro, pojutrze, może by się... A Sławek gdzie jest? Na razie nie wiem. To nie jest to. Może do toalety. Ja już jestem po prostu... Tu pani też przyszła dołączyć. No więc jakby namiot stoi, kolejny dzień. Zdaje się, że ma być 1 września albo... Tak, 1 września ma tu być jakieś większe spotkanie, większe wydarzenie związane z tymi postulatami. No i ja mam nadzieję, że to się rozkręci. Widać tutaj policja, proszę bardzo. Ludzie niektórzy z dużym oburzeniem no patrzą na tą tutaj agitację naszą. No ale cóż, ale cóż. Właśnie nie wiem, czy tutaj byliście. To jest taki pomnik Reagana i tutaj papieża, którzy wspólnie zmieniali świat. No tutaj bardzo, bardzo mocne to są siły, które tym wszystkim sterują, zarządzają, kształtują tą przestrzeń, więc no niestety wiele kart historii trzeba będzie przepisać, tak? No oczywiście wszystko z troską o to, żeby ludziom się tożsamość nie zawaliła i świadomość, ale wydaje mi się, że lepiej budować na fundamencie prawdy. No i bo na fundamencie kłamstwa, no to mamy to, co mamy, tych ludzi, którzy są z Wałęsą na czele no to jest niestrawne, no chyba widzicie, że to nie jest autentyczne, tak? Że to nie są ludzie pokroju, tak? To no każdy chyba jest w stanie ocenić, że to nie są ludzie, którzy są mężami stanu, którzy są faktycznie godni do tego, żeby nas reprezentować. To są ludzie, którzy są tam po to, żeby nas ośmieszać, tak? To wysiłek jest skierowany w zupełnie odwrotnym kierunku. Brać na górę najgorszych, upokarzać, poniżać najlepszych. I to mamy, to co mamy, mamy po prostu cyrk. I on też jest związany właśnie z tymi wszystkimi kłamstwami założycielskimi, o wyzwoleniu Polski, o tutaj jakimś przewrocie, który rzekomo miał miejsce. A tak naprawdę to była tylko walka o wpływy, tak jak teraz chcieli Ukrainę jeszcze przejąć sobie i przejmują dalej. Tak po prostu przyjęli cały polski przemysł, zdobyli konsumentów,
zakłady, dali kredyty i tyle z tego wszystkiego niestety mamy. A właśnie tak, dzięki. To nie jest nasza wojna, więc póki jeszcze mamy ten czas i możemy coś zrobić na spokojne, pokazać, że nie ma takiej opcji, dodać odwagi ludziom, którzy mogą też obudzić się, że to jest wszystko fikcja, że to jest wszystko iluzja, że to jest tylko prowokacja, to jest naganianie do wojny tanią propagandą, a nie autentyczne zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej. To jest wszystko wydumana. Dobrze chyba rozumiecie, że wojna cechuje się tym, że ludzie nie chcą wojny, że nie chcą ginąć, więc się im robi sieczkę z mózgu przez Hollywood, przez filmiki, przez tworzenie tych Osamów Bin Ladenów, który tak naprawdę przecież był współpracownikiem CIA, ale potrzebna była taka figura typu właśnie jeszcze Hussein, typu anonimowi terroryści, typu Rosja, typu Chiny, żeby nakręcać, żeby ludzie się bali, żeby ludzie garnęli się do rządu, bo tak to działa, że jak jest groźnie, to ludzie muszą mieć silnego przywódcę i nawet jeśli to jest taka ciota, za przeproszeniem, jak ten czy drugi w Polsce, to i tak oni to robią, żeby się utrzymać u sterów, żeby ludzie się bali i przyklepywali gigantyczne zadłużenia miliardowe, setkomiliardowe, które są właśnie owocem tej właśnie nagonki. To wszystko jest jedno bezpośrednio z tym związane, więc nie dajmy się tej propagandzie, bo zaprowadzi nas to i pomoże im zrealizować ich plany. A to jest właśnie to. Oni po prostu chcą naszego dobra. Oni chcą naszych dóbr, chcą naszej ziemi, naszych kamienic. Jak trzeba będzie, to oni nas po prostu przeorają, tak jak przeorali Palestynę i Palestyńczyków, bez mrugnięcia okiem, wręcz będą tańczyć, skakać wokół tego z radością. To niestety są po prostu bestie. Ci, co zostali, już po nich śladu nie ma. A uratowali się ci, którzy wyjechali. Tak. Tylko wie pan, tylko powiem coś na ten temat. Może ulotkę pan chce? Że bardzo dużo. Tam proszę? Tam wszystko. A dobrze. Punktu widzenia prywatnego bym ci odpowiedział. Zobaczcie, wszyscy dyskutują tutaj. No ja ludzie widzę, przychodzą, że ludzie są. Tutaj też widzisz, mają ulotki, dlatego nie chciałem, żeby ktokolwiek, nie chciałem, żeby czytał książki, coś widzę, więcej ich tutaj przybywa, wojna o pieniądz, bardzo dobrze. Krzysztof Baliński, były ambasador, Polska Metropolin, a tu namiocik i druga karimata. Więc tutaj taki dwupokojowy hotelik, można to, nie wiem, czy na Airbnb poszukać. Jedyna w swoim rodzaju rezydencja naprzeciwko ambasady Ameryki. Dzisiaj już teraz z Krzyśkiem nie pogadam, ale cieszę się, że też są osoby, które właśnie dowiedziały się z filmików takich jak ten, o tym, że jest ta akcja i po prostu przyszły. Bo pani się dowiedziała z mojego filmiku, że... Tak. Że tu jesteśmy. To znaczy ja o akcji się dowiedziałam wcześniej. Aha. Ale po filmiku zobaczyłam, że znajomi są tutaj i dlatego tutaj jestem. No przyjechałam, właśnie. Bo znajomi, bo ludzie, którzy mówam, tu, znaleźli się w twoim filmiku, więc ja dzisiaj tu przyjechałam, zapytałam, czy mogę w jakiś sposób wesprzeć. Bo i przyjdę jeszcze jutro i pojutrze. Może pani znajomi przyjdą, pani znajomi. Może ja dzisiaj opublikuję, że tu byłam, pokażę zdjęcia, może ktoś z moich znajomych jeszcze tu przyjdzie. No właśnie, tak pocztą pantoflową, tym reakcją łańcuchową. Ja ze swojej zasłony zapraszam. Też Sławek, przed chwilą rozmawiałem z nim przez telefon, mówisz, zaprasza 1 września. Nie wiem dokładnie o której godzinie. Ja też nie wiem o której, bo zapomniałam. Wiedziałam, ale zapomniałam. Ale... Tyle się dzieje. Tyle emocji, że człowiek po prostu zapomina. Ale to można innym razem przypomnieć. W każdym razie 1 września. Tak, zapraszamy. 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 Wszystkich. Ludzi dobrej woli. Walczmy o Polskę wolną. Dokładnie tak. Tutaj zobaczcie, jaki sprzęt jest. Mi się udało ten znaleźć. Mam nadzieję, że to będzie optymalna rzecz. Taką kamerkę samochodową. Powerbank. Może jak ktoś z was się zna, to powie, czy coś takiego będzie w
wystarczająco dobre. To niby jest do samochodu, ale myślę, że to może być też dobre, jak się to połączy do tego, żeby monitorować tutaj, że tak powiem, otoczenie kempingu, bo wczoraj była jakaś sytuacja, czy przedwczoraj, że czekali gdzieś tam na noc i porwali urbany, więc no mam nadzieję, że będziemy w ten sposób się chronić. Tyle na dzisiaj. Wspierajcie tą akcję. Namiary pewnie gdzieś tam do Sławka znajdziecie. No i nic, no, sytuacja jest bardzo rozwojowa.